Na tym filmiku wyjaśnię sposób księgowania, rejestrowania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. Jak widać, odpisy aktualizacyjne aktualizujące wartość środków trwałych zawsze mają miejsce w powiązaniu z kontem umorzenia środków trwałych. Na nim zawsze rejestrowany jest po stronie kredytowej zwiększenie utraty wartości środka trwałego, które oczywiście może mieć miejsce, może mieć ciągle wykorzystanie w prowadzonej działalności. Jeżeli ten odpis aktualizacyjny, aktualizujący jest związany ze środkiem trwałym przeznaczonym do likwidacji, ale jest związany z kapitałem, to my wówczas zapisujemy wartość tego odpisu kwotowo po stronie kredytowej na koncie umorzenia środka trwałego i do tego kontem korespondującym jest konto pasywne kapitał z aktualizacji wyceny. Wówczas, jeżeli to jest konto pasywne, po tej stronie następowałoby zwiększenie wartości tego konta, a po stronie debetowej, czyli po lewej stronie tego konta, następuje zapis związany ze zmniejszeniem wartości tego kapitału. Jeżeli nasz odpis aktualizujący wartość środka trwałego jest związany ze środkiem trwałym, ale przeznaczonym do likwidacji z przyczyn innych niż nadzwyczajne i dotyczy wycofania z użycia innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, możemy w tym momencie umorzenie, dodatkowe zmniejszenie wartości tego środka trwałego oczywiście odnotować na koncie umorzenia po stronie kredytowej, ale zakwalifikować tutaj wartość tego odpisu jako pozostałe koszty operacyjne, czyli związane z prowadzeniem działalności, ale nie bezpośrednio z samą główną częścią prowadzenia działalności, czyli produkcją i sprzedażą naszych gotowych produktów. Więc jak najbardziej po tej stronie kosztowej, tutaj debetowej, uznajemy dodatkowe koszty operacyjne. Jeżeli nasz odpis aktualizujący wartość środka trwałego wynika z jego przeznaczenia do likwidacji z powodu zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu, my wartość tego umorzenia środka trwałego oczywiście po stronie kredytowej odnotowujemy, ale na koncie korespondującym, w którym będą straty nadzwyczajne, odnotowujemy tą samą kwotę. Ponieważ zdarzenia mają charakter losowy, niezależny od nas, to w tym momencie kwalifikujemy to jako straty nadzwyczajne.